Marketing online z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny. Ci, którzy wiedzą, jak to robić, to szybko podnoszą budżet. Z drugiej strony reklamować może się praktycznie każdy. Dlatego klienci widzą masę reklam, w których każdy mówi, jaka to jego firma nie jest cudowna i wspaniała. I przez to są bardzo sceptyczni. Problem jest taki, że biznesy same psują sobie rynek. Słabe maile, słabe reklamy, nudne teksty, słabe SEO, brak strategii marketingowej i nudna komunikacja. A dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić, żeby było dobrze i żebyś wygrał swoją kategorię. Zapraszam na ten odcinek. Cześć, z tej strony Rafał Schreinert, założyciel agencji marketingowej Unique SEO. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firmy w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Ostatnio robiłem film na temat B2B, więc dzisiaj mamy B2C. Pierwszy punkt, Product Market Fit. Product Market Fit to jest taka koncepcja w biznesie, która odnosi się do tego, jak bardzo dany produkt czy usługa pasuje do danego rynku. Czyli jak odpowiada i na potrzeby, i na pragnienia. Jeśli działasz na zatłoczonym rynku, no to praktycznie ten punkt możesz pominąć, bo wiesz, że ten rynek działa, ten produkt działa. Ale jeśli jesteś startupem albo chcesz wprowadzić coś unikatowego, nowego, no to musisz zrobić swoją robotę. Czyli polecam najpierw ankietowania, badania rynku i testowanie na niskich budżetach. Nie pakuj od razu za dużo w zatowarowanie się, bo może okazać się, że później tego nie sprzedasz. Punkt drugi, zrozum publiczność. I to jest trochę powiązane z tym poprzednim punktem. Ale nie chodzi mi tutaj o persony, po prostu zrozum, co ich napędza, denerwuje, cieszy, czy nie daje spać po nocy. Odnośnie stu, zobacz jeden przykład. Ostatnio śledzą mnie reklamy zatyczek do uszu, z ciekawości właśnie wszedłem przez cały landing page i oni bardzo dobrze podkreślają pain pointy, czyli te punkty bólowe. Dla spokojnego snu, przeciwko chrapaniu, przeciwko głośnym odgłosom z sąsiedztwa, do lepszej nauki, w przedszkolu i domach spokojnej starości. Ja personalnie akurat śledzę ten produkt, bo tam jest mega marżowość i ja takie zateczki do uszu znalazłem za 4-5 zł na temu, a one tutaj kosztują od 100 do 150 w takim przedziale. Także zobaczymy, czy będzie ten produkt market fit i produkt się przyjmie. Punkt trzeci, storytelling, USP i ważny powód. To jest coś, czego nie da się przedstawić za pomocą liczb, ale zobacz, co robią najlepsze sklepy, w jaki sposób przedstawiają siebie jako unikatowe rozwiązanie i po drugie stawiają Ciebie jako klienta w centrum powieści. Oni robią to dla Ciebie. Kolejny punkt, lejek e-commerce. I tutaj pozwól, żeby tłumaczył. Często jest tak, że jeśli reklamujesz dany produkt i sprzedajesz go w liczbie 1, czyli jedną sztukę, to tak naprawdę tracisz. Tak jest w większości branż. Wielu marketerów czy właścicieli biznesu nie potrafi tego zrozumieć. Otóż prawda jest taka, że większość firm pozyskuje klienta pierwszy raz na stracie, a dopiero na backendzie, na dodatkowej sprzedaży w ciągu liczby X miesięcy, zaczyna na nim zarabiać. Ale żeby jak najbardziej zwiększyć tą pierwszą wartość zamówienia, AOV, czyli Average Order Value, to jest kilka rzeczy, które po prostu musisz wręcz wdrożyć u siebie na sklepie. Cross-sell i upsell, czyli jeśli ktoś kupuje dany produkt, to sprzedajesz mu tego samego produktu więcej, bądź produkty komplementarne. Jeśli ktoś na przykład kupuje kilogram kawy, to starasz się mu sprzedać 3 kg kawy, albo i więcej. Dodatkowo możesz sprzedawać te produkty komplementarne, czyli filiżanki, filtry do kawy itp. itd. Bump offer to jest taki, wiesz, już dodatek przy samej kasie. Zobacz nawet, co robią na stacjach benzynowych. Zapalniczkę do tego? To jest takie klasyczne pytanie. Kolejny punkt to wysyłka od pewnej darmowej kwoty, bo to nas motywuje do tego, żeby zwiększyć zakup. Jeśli na przykład masz wysyłkę od 200 zł, to mało osób kupuje produkty za 100 czy za 150, bo na siłę dopychają tą dodatkową kwotę, żeby mieć tą darmową wysyłkę. Kolejny punkt, który tutaj trzeba zawrzeć, to jest zabezpieczenie transakcji. Czyli ty, jak już ktoś poda dane w koszyku zakupowym, swój mail, numer telefonu, to musisz uruchomić automatyczne sekwencje, na przykład e-maile do porzuconych koszyków, bo niestety w e-commerce wskaźnik ten porzuconych koszyków to aż 70%, czyli na 100 osób, które dodaje produkt do koszyka, kupuje tylko 30%. I jeszcze kolejne dwa punkty, to jest szybsza wysyłka. To robi wiele sklepów, bo dla nich to nie jest problem wysłać tego samego dnia towar. Ale często jest tak, że wyślą go za 2-3 dni. A jeśli chcesz, żeby wysłali go tego samego dnia, to musisz dopłacić więcej. I rozszerzona gwarancja, czyli na przykład zamiast na 2 lata, to jest na 5 lat, czy nawet dłużej. I tak mało kto z tego korzysta. Większość osób tą gwarancję i tak po jakimś czasie gubi, więc to jest też złoty taki środek, żeby zwiększać tą wartość zamówienia. I dalej mamy coś takiego jak magiczne 3 wskaźniki. Hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla Ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook,
Nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny. To zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Czyli AOV, LTV i CAC, czyli koszt pozyskania klienta. I ten ostatni, czyli koszt pozyskania klienta, optymalizujesz na swojej stronie, jeśli zwiększasz wskaźnik konwersji, CRO, czyli Conversion Rate Optimization, i dodatkowo zwiększasz klikalność w reklamę, czyli CTR w reklamę, bo więcej osób wtedy przychodzi na ten twój landing page. No i tak jak powiedziałem wcześniej, no to landing page też musi lepiej konwertować. Odnośnie zwiększania średniej wartości zamówienia AOV było przed chwilą, a jeśli chodzi o LTV, to masz to dokładnie rozpisane na tej grafice. Oczywiście, żeby tą grafikę mieć, to nie musisz teraz pauzować filmu, po prostu wejdź na rafaoschreiner.pl/materiały i tam możesz sobie ściągnąć tych materiałów, ile wlezie, bo jest tam tego całkiem sporo. Punkt kolejny to reklamy płatne i SEO, bo teraz jesteśmy w takim momencie tranzycji. Od tej klasycznej wyszukiwarki, jak to do tej pory wyglądało w Google, czy w Bingu, czy w Yahoo i innych, i przechodzimy przez ten czat, czy na przykład w Google to będzie się nazywało SG, Search Generative Experience, gdzie wyszukiwarka staje się chatbotem i sama daje tobie podpowiedzi, jaki produkt dla ciebie będzie najlepszy. I tak jak widzisz, ja na przykład w Bingu zapytałem o szafkę nocną, no to oprócz tych linków do stron, czyli linków organicznych, jeśli mówimy o SEO, to ja widzę tutaj też, tak jak patrzysz, spersonalizowane reklamy. Zatem i reklamy płatne, i SEO wchodzą teraz zupełnie na nowy poziom i w SEO będziesz mieć nowy rodzaj optymalizacji, czy optymalizację pod chatbota. Zbliżamy się powoli do końca, ale mam jeszcze trzy takie główne kategorie. Organiczne, sociale i wideo. Takim kluczem do świetnego marketingu w mediach społecznościowych, zwłaszcza właśnie w świecie B2C, jest tworzenie organicznych treści w kanałach, w których czas oczywiście spędzają twoi idealni klienci. Jeśli twoja grupa demograficzna korzysta z TikToka, no to musisz tam tworzyć treści. Jeśli spędzają dużo czasu na YouTube, no to włączasz też ten kanał do swojej strategii marketingowej. Innym sposobem na znalezienie najlepszych platform jest sprawdzanie konkurentów i gdzie oni się reklamują. I taki mały tip, żeby zobaczyć, czy dobrze wykonujesz swoją pracę, to sprawdź profile osób, które komentują twoje posty społecznościowe i zobacz, czy oni rzeczywiście pasują do tego profilu twojego idealnego klienta. Jeśli chodzi o organiczne social media, ja wiem, że wiele osób mówi, zasięgi są bardzo małe i nie opłaca mi się tworzyć tam treści, a wręcz przeciwnie. Bo ty dzięki temu, że publikujesz organicznie, to widzisz, jaki materiał działa. Jeśli ten post akurat zaskoczy, czy ten filmik na YouTubie, czy na TikToku, to wtedy dopal go płatną reklamą, a reklamy na zasięgi są bardzo tanie. I to daje tobie tutaj taki edge, bo ty dzięki temu, że już organicznie widzisz, że coś zadziałało, to tylko w dobre reklamy pakujesz wtedy budżet. To nie jest tak, że na ślepo robisz reklamy, które mogą zadziałać, mogą nie zadziałać. Punkt kolejny to jest influencer marketing. On jest świetny z wielu powodów. Po pierwsze, jest relatywnie tani i dużo influencerów robi po prostu to za barter, czyli ty wysyłasz jakiś produkt, a oni za to, że nagrają filmy, zareklamują u siebie, to mogą sobie ten produkt u ciebie zostawić. W dodatku, drugi taki punkt, który jest świetny, to ty materiał od nich możesz wykorzystać w swoich reklamach, czyli masz te reklamy od razu UGC, za które i tak musiałbyś komuś zapłacić. Więc masz dwie pieczenie na jednym ogniu. A samych influencerów jest bardzo łatwo znaleźć albo na grupach facebookowych, albo po prostu jeśli ty kogoś śledzisz u siebie w branży, no bo ty tą branżą się naturalnie interesujesz, no to nie jest problem napisać DM-kę do takiej osoby na Instagramie. I ostatni punkt, omnichannel marketing w B2B. Najlepsza strategia marketingowa obejmuje wiele różnych kanałów w połączeniu ze strategiami, które omówiłem w tym filmie już wcześniej. I to, co działa świetnie, to jest właśnie omnichannel marketing, czyli takie podejście, które wykorzystuje wiele kanałów i punktów styku, żeby zapewnić tą płynną i spójną obsługę klienta na wielu platformach. I w badaniu z 2019 roku marketerzy korzystający z jednego tylko kanału odnotowali współczynnik zaangażowania na poziomie 5,4%, a podczas gdy ci, którzy korzystali z 3 lub więcej, aż mieli tutaj prawie 19%. Zobacz, 5% kontra 19%, a częstotliwość zakupów wzrosła niebagatela o 250%, a średnia wartość zamówienia była o 13% większa. Tylko pamiętaj, że prowadząc te kampanie wielokanałowe, to twój przekaz musi być na każdej z tych platform podobny, aby ludzie właśnie notowali, że chodzi o tą samą firmę. Żeby to robić świetnie, to musisz zrozumieć podróż klienta i jego potrzeby w różnych punktach kontaktu. Na przykład klienci w mediach społecznościowych są prawdopodobnie na początku swojej tej podróży, więc nie należy ich bombardować od razu takimi treściami, które informują o dokonaniu zakupu. Hej, chodź tutaj i kup teraz. Bardziej edukuj, bądź zabawowy. A domykanie transakcji i mocne wezwanie do działania zachowaj na dół lejka marketingowego. Na dzisiaj to koniec. Ja życzę tobie dużo szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Rafał Schreiner. Do zobaczenia na kolejnym filmie.
Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixseo.pl i wypełnij formularz.